Paweł, jak się czujesz, wracając do Plus Ligi po dwóch sezonach za granicą? Fantastycznie. Cudownie po prostu. Cieszę się, że dwa sezony za granicą zaowocowały i wracam do kraju. W ubiegłym sezonie wywalczyliście brązowy medal w Bundeslidze. Dla Ciebie indywidualnie ten sezon był satysfakcjonujący? Myślę, że drużynowo i indywidualnie był zdecydowanie bardzo dobrym sezonem. Myślę, że mogliśmy z niego wyciągnąć więcej, bo mieliśmy duże szanse, żeby ograć Berlin w półfinale, ale jak pytasz indywidualnie, no to na pewno sezon życia. Wcześniej grałeś m.in. w Oniko Warszawa razem z Maćkiem Olenderkiem. Podpytywałeś Maćka, jak jest w Gdańsku. W ogóle dobrze się znacie z Maćkiem? Z Maćkiem się znamy fantastycznie. Mieszkaliśmy właśnie razem na Pileckiego pod Areną Ursynów, więc pierwszy mój telefon, jaki wykonałem, to do Maćka. Po prostu zapytałem się, jak tu warunki, i chwalił, bardzo chwalił, więc długo się nie zastanawiałem. Zanim rozpoczniesz przygotowania do sezonu ligowego, w lipcu przed Tobą inne wyzwanie. Ucieszyło Cię powołanie na Uniwersjadę? No zdecydowanie tak. Szeroka kadra plus Uniwersjada to było taki fajny krok do przodu następny i duże wyróżnienie. Po sezonie w Niemczech bałem się, że właśnie może być tak, że nie wiem, zniknę przez to, że wyjechałem z Polski, ale tak nie było. Mieszkałeś w Innsbrucku, więc muszę o to zapytać, czy miałeś okazję kibicować skoczkom narciarskim? Tak, byłem na Mistrzostwach Świata. Generalnie było więcej Polaków niż Austriaków, to byłem w szoku. Pod skocznią sami Polacy sprzedający jakieś gadżety, no ale chyba nie przyniosłem szczęścia niestety. A które miejsce było? No nie poszło i drużynowo, i indywidualnie tam nie było medalu na pewno żadnego. Więc no, nie pomogłem chłopakom. Kolejne pytanie o region, w którym mieszkałeś. Powietrze czystsze jest w Tyrolu czy w Gdańsku? Porównywalne naprawdę. Świeżość tutaj jest odczuwalna. I no myślę, że tak, ten sam poziom bardzo wysoki bym postawił. A miałeś czas, żeby skorzystać właśnie w Innsbrucku z uroków górskich? Zdecydowanie tak, szczególnie w okresie przygotowawczym i pod koniec sezonu. Ja mieliśmy taki tydzień wolny, to korzystałem z tego. No jest tam pięknie. Z Rubenem Schottem w przyszłym sezonie dogadasz się po niemiecku? Bez żadnych problemów. Już tak? Mówię perfekt, więc... Pomimo, że w Twojej drużynie tylko jeden zawodnik był Niemcem? I dwóch Austriaków, ale nie, niemiecki perfekt. Nie, żartuję. Umiem jakieś głupoty po niemiecku, ale... No nie dogadamy się. Niestety angielski będzie.